64, no to kurde, no to dycha... 20 koni, 19 koni. 235 koni. No ja zarobicie chyba naprawdę? Ja mam 234. Ja pitole, nie, no to kurde. No to mamy Zetora 7211 lekko. Dobra, chłopaki tutaj... To się mówi V-tuning czy V-tuning? V-tuning, dobra. Panowie, to jest V-tuningu, już widzicie. Odpalają maszynę. Fajne chłopaki. Bez doładowania lecimy. Umyć go tylko nie zdążyłem wczoraj, ale masz. Stożek jest, to też mu mocy doda, co? Chciałem rozłączyć. Bo dawki nie regulowałem, jest zestawiona po ustawieniu na turbo, tylko mnie zdejmuję, żeby samego doładowania nie było. Dobra. Ja się dosiądę. Albo ze skaźnik kolata. Ciśnienia nie będzie. Ale powiem wam, że kiedyś ja już chyba 5 film pisałem o to, czy zhamują. Mówię, że się takiej gówna nie bawię, albo my robimy tylko chip tuning i to kosztuje 1500. Więc ja panu tylko zrobię pomiar, nie będę nic słyszać, ale wskazuję. No. Albo biorą 5 stów i złotówkę od każdego kilometra do jazdy. O, już dostaję, czuć. To nie wsiadasz do tego ciągnika, od razu go butujesz, co tam? O, dobrze jest. No. Co? Już mam? To tak szybko? Ile? 46 koni? No. To dużo. Jak dużo? No bez turbiny? No kurde, 52 seria minus straty. Ale powiem ci tak, ja sobie go chowałem. No. Weszło 60. Jest 193? Tak. No to więcej niż seria ma newtonmetrów. No. To jest w sumie rozgrzane. Ale 190 to jest więcej, jak książka podaje, bo ona podaje 185, 190. No. 58 coś, no. Aha, no da, no bo to wiesz, przełożenie wszystko. Wolę dawka jeszcze podkręcona, bo to też ci powiem w komentarze czytając, to wiesz, panie, ja bym mu pół obrotu więcej dał dawki, to samo co z turbiną. No. To znawcy właśnie. Tak, to są znawcy. Albo najbardziej nie rozumiem podejścia, że mój tak idzie bez turbo. Panie, to załóż pan te turbo, to wiesz jak będzie iść? O. Ale dymi. Tylko tak proszę bez korby bokiem, bo to też pisali. Może się w końcu im uda. Kurde. Pewnie. A jak w sumie szybko przejechaliście, ile? 2 miesiące temu napisałem chyba? Ja nie wiem, jak to właśnie tam czyta te informacje na tym. Aha, no. A kolega jak ma na imię? Marcin. Marcin i tutaj? Dawid. Marcin i Dawid, no. Polecam. Jest dobrze, naprawdę. Myślałem, że przyjadą jakieś takie dwóch garniciarzów, kurde, i o, to od razu pieniądze na stół. Nie podpinamy takich rzeczy. No. Jest świetnie. Czy twarz może kłamać? Tyle szczęścia. No. Kurde. Czuć, że ma co odkręcić. Ale ładuje. Masakra, 60 to jest potwór, słuchajcie. Na gimbalu tu się nagrywa drugie ujęcie, jest przebitka. Chyba nawet wam podwyższę. Niech ten dym będzie widać. Kurde, rewelacja. Żeby nie było, cały czas mamy tutaj switch stoczkowy. Nawet chłodnica nie wydmuchała.
pędzi. Jak się kreski rysuje? No tak widzę podobnie. Temperaturę trzyma. Okej. Muszę mu jeszcze tylko wskaźnik koleje założyć, ale nie mam ten, nie mam jak podpiąć na razie. Wykorzystane wszystkie wyjścia prawie. Ale mam adapter, po 30 chcę zakładać te. Jak podnic oleju, to kupujesz takie adaptery pod filtr oleju. Masz dwa wyjścia na czujnik, na ten co chcesz, no. Także 46,6 i 188 na bałku. 108, no to dobrze, no to tak można powiedzieć, tak jakby seria prawie, że tam co pokazywać. Teraz już zaczyna delikatnie spadać, więc trochę się zestrzało. No. Więc no tak naprawdę więcej już nie wykryć na oryginale. Dobra. Czyli co, podpinamy już turbinę? Turbo, no. Dobra. Proszę bardzo. Dobra, to weź tego, żeby nie było na wizji. Mi zaraz powiedzą, że oszukuję. Tak, dobra, tu elegancko, fit był w zapasie, żeby nie było. Jest na największą średnicę ich w ogóle. Zdejmujemy elegancko tutaj stożka. Profesjonalnie. Zejdzie jedno. Teraz włącz. Kurczę, ten intercooler to mi się udało, to jest Audi A4. Gościu za 5 dych z tym kolankiem sprzedał na to. No, to powiem, kurde, fajnie. Jeszcze, żeby ośmieszyć to w Gorzowie. No. Czy daleko nie musiałeś jechać? 5 minut drogi byłem. Jak zobaczyłem ogłoszenie od razu, panie, jesteś pan w domu, tak, jadę. Bo on do Audi Fmatica zakładał na dole i mówi, no pan. No to zaraz, zero tego, to chyba gdzieś tam nam się tylko trochę dziabnął, ale jest do. Wcześniej mieliśmy chyba od Passata, one nie wiem, czy on jest taki grube strasznie, on się w sumie na nim dławi. To była kurtyna powietrzna, bardziej bym nazwał. No. Jak dobrze wiedzie, mocno tego pomaluję. Jak zasłuży. No, jak zasłuży. Nie no, miała być malowana, widzicie, tutaj kurde kolejna 30 stoi do roboty, tego nie ma na to czasu. Zatem widzicie, podwórko jeszcze nieskończone i tak kurwa, tyle jest rzeczy do roboty, że masakra. Dobra, tutaj mamy, jeszcze tu posprawdzamy, czy dobrze dociągnięte. Pewnie jeszcze las nie było. No, żeby tutaj wyeliminować wszystkie nierówności, powinno być ok. Dobra. Trzyma się, dobra, teraz dmuchamy. I szybki przełącznik z wolnocącego na turbo. No kurczę. Ja chciałem taki pomiar właśnie w polu zrobić, ale mówię, kurczę, jak was znalazłem. Nie, dobra, zrobimy to fachowo, niech widzą cyferki, niech widzą linie. Ej, guzik tutaj. Czekaj, ty mu wyjdzie. Okej. No to też, na dole to klakson, ale to nie ma problemu. Bo chyba niektóre mają to od dołu tak fajnie. Oddaję. Dobra, dziękuję. Ja już ręce brudne, ale to 60 przecież, no. Nie wiem jak to zrobicie, ale 15 koni musicie wyciągnąć. Dawajcie. No zobaczymy, no różnica jest pod butem cyferki, to wiesz. No mi kolega wczoraj tak mówi, ale wiesz, jak poznasz cyferki, to i tak to ci nic nie zmieni. Ja mówię, wiem, ale będę miał świadomość, tak. No teraz to gwizda. Nie. No i tak trzeba wiedzieć, ile na rozgrzewkę nawet. Coś w słońcu odbija. Wtedy mój 46 było, tak? 46,6. No. To mniej więcej tyle oscylowałem. Walicie 2000 i już zaczyna spadać. No ale to dobrze, tak jak powinien być. Więc i tak się nie kręci. Tak. No. Po pierwszym pomiarze mamy 66. No to kurde, no to dycha. 20 koni, 19 koni i 235. No ja zarobicie chyba naprawdę? 234. Ja pitole, nie, no to kurde. No tu mamy Zetora 72 11 lekko. Hamowaliście już takie?
Czy jeszcze nie? Tory? No? Nie. Jeszcze nie. Proszę różnicę względem oryginału. Kurde, bo później mi zrobicie te zdjęcia, jak wszystko. No, no dobra. Nawet zaluminujemy się. Kurde, to będzie elegancko. Jak ja go gdzieś tu w garażu powiedz, to ja go w końcu zrobię. Nie, naprawdę. 20 koni mówicie? 19. I będzie na małego trybie. Drugi, trzeci. No, żeby miał po tym. Ja pierdzielę. Ja oscylowałem, mówię, gościu od półtorej bara wydmucha 20. Ja mówię, ja mam tylko tyle. Ja mówię, nie no, to chyba zdycha będzie. 20 koni? Ale teraz się hejterzy zdziwią. Tata na wczasy pojechał, to mu pobudkę dzisiaj dobrą zrobię. Ja pierdzielę. 68. Jeszcze więcej. Chodź, będzie to na przykład strzepał. No. Aż spuchnie. No. Ja pierdzielę, nie no, panowie, kurde, radę mi robić, no normalnie dzień mi robicie, ty. Kurde, nie. Aż się łezka wokół kręci, naprawdę. Zobaczcie, ludzie tak gadają, ja nim piąty rok jeszcze, 950 motogodzin i co on robi? Masek. Prawie 250 N ma. 240, no. Czekaj, bo ile on to mamy? 1000 coś? Dobra, dobra. Wszystkie mi tam zdjęcia poróbcie, każdy pomiar najlepiej. Bo on tak mówicie, 1000 zaczyna pierdzielać. Trochę słońce odbija, ale... No tak 2,150 już zaczyna spalać, co nie tak czy dużo. Ale ładnie idzie. Kurde, no naprawdę, no dwa razy więcej niż ja zastanawiałem się, ile tu może być. Ja pierdzielę. Ale widać na filmikach, że chodzi dobrze. Ale wiesz, chodzi jak chodzi, ale mi się zawsze wydawało, że ma kurczę trochę mniej. Dajmy się, może z pół obrotu, my jeszcze oddawki damy. Nie no, dymi i tak, ale kurde. Jeszcze muszę się zastanowić, pompę chciałem dać, żeby mi w górę bardziej podlało. Kurde! Zmieniam nazwę kanału. No to nawet 70 koni. Niepowtarzalne, niepodbijalne. No i powiedzcie, za no 1000 zł powiedzmy zrobić takim, w taki sposób. No kurde. Ale musi mieć sprawę, sprzęgła i cała reszta, bo z tego, że no. No tak, nie, powiem ci, ona na przykład mocne daje radę jeszcze te sprzęgło, co nie? Ale jest okej, najwyżej też, chciałem sprzęgłę keblarem obić. Jeden z właśnie najciekawszych pomiarów na hamowni dzisiaj, co? Tak, dobra. Już puchnie, więc. Już puchnie. Tak. Kurde, ma 70 koni, 241 N. 241, ja pierdzielę, to jest wciul dużo. No prawie 80 już. Szczególnie mu końcówką urosły. No, gdzie właśnie najwięcej prawie ten, no. Bo za 60 ma tak, że pod koniec zaczyna dymić, bo powietrza nie brakuje. No, a ona ma tak ile? 1600 i chyba już mu zawsze spada, tak? Tak seryjnie? Seryjnie zaczyna mu spadać... Rzuć kudwu. Na 1800 to już zaczyna. No tak, akurat, to ten w sumie zakres pracy, gdzie ona najwięcej pracuje. No dokładnie. No i 2100, albo to... Ale moment, jak się ładnie trzyma, zajebiście się trzyma. Praktycznie do 2150. Do końca. Kurde. No równaj. Jak ja widziałem u was na fanpage'u te waltry i nie waltry, jak one tak do góry i na dół, taka górka się robiła. Gdzie jest ten postęp technologiczny? Kurde. No tak. Stary ciągnik. Te dźwięki mają tak rozwiązane, że one bardziej jeżdżą tym zakresem. No, żeby było tak. No ja wiem, to musi być typowo właśnie. Stare jeżdżą górą. No. Ten jak widać jeździ w każdym zakresie. Kurde, tyle mocy. Ja pierdzielę. Nie, no normalnie dzisiaj dzień dziecka mam.
kurde. Jest się z czego cieszyć. No kurde, to naprawdę, ja mówię, jak 60 mi wydmuchałem, ja będę zadowolony. 7 bierzeń. 240 minut, to 50 km różnicy. To kurde, pół 30 w sumie. Ja pierdolę. Chociaż widziałem, kurczę, nie pamiętam, gdzie to było, na jakimś kanale, pomiar 7211 to dobra. 30 chyba, 8 koni wypróbowało. To chyba taka szkoła robiła, czy mi się kojarzy? Kurde, właśnie. Bo oni 30 hamowali jakieś waltry, to ale też widziałem. Nie, szkoła. Też? Nie? Jakieś kurde. Nie powiem ci, ale był taki pomiar. Ja wiem, bo ale z tego co słyszałem, to ten ZR 7211 to różnie pluje, naprawdę. Czasami potrafi walić 5 koni ponad serię, a czasami ten, ale... No ale zetr to zetr. Kurde. No i korba bokiem nie poszła. Naprawiać nie muszę. Jeszcze będzie dziadek śmigał. Ile on? 31 lat ma w tym roku dopiero. To 8-8 rośnie. Ale silnik, wiesz, wszystko robione. Tutaj ten tył to też tam w sumie było zaglądane. No, jak go kupiliśmy to masakra. On tak dymi, tylko że bez mocy. Kurde, ale nie, no mega. Ja jestem w szoku. I tylko pół bara. Ciekawe jak to się dzieje, jak ma więcej. Musicie do Żnina zajechać. No. No tak, bo no. Ale wiesz, on nie jest odprężony, to też może być trochę inaczej, co nie? Jak bym go odprężył, to te ciśnienie tam też spada. Bo tak jak liczysz, to masz tu pół bara, ale razy 17 to ma 8 barów więcej na komorze spalania. Także tu jest dużo. No ale kurde, 70 koni. Tak, ja chyba zaraz do sąsiada jadę, bo się kłócił ze mną, że nie dużo. Nie no, mega. Ja pierdzielę. Taki kloc na tyle koni. No ja jestem mega zadowolony, naprawdę. Kiedy teraz turbo do siebie? Nie wiem. Możemy ci tam coś skonstruować. Tyle co ja robię. Ale to zobacz jak będziesz teraz robił. A załóż taką ze zmienną geometrią. Teraz jak gościu od tego, Sztejera co zrobił przecież. Też kojarzycie na filmie, filmik na YouTube jest. Gościu go na 300 koni walnął z 130 czy iluś tam, nie wiem. No ale on to już taką zrobił technikę, że masakra. Wiesz, ja tu nie kombinuję, nie wiadomo jakie zmienne geometrii te sprawy, bo to kurczę, no po co to tak naprawdę, co nie? A on ma tylko dostać trochę koni, bo to wiesz, trubinę za 100 kiedyś ojciec na giełdzie dosłownie kupi, tak mówi, załóżmy, co nie? No i doinformowani, to mi się podoba. Wyszkolona kadra. No. Zapoznali się z klientem przed przyjazdem. Dobra. Nie można jeszcze. A co jeszcze trzeba? Trzeba pozabierać tutaj. To czekaj, to ja wsiądę, hamulec wezmę za ten, bo on stoi tako. Dobra, czekaj. Dobra, to ja już dziękuję za uwagę. Trzymaj się plutko. Cześć. So strong enough.